the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Morgana. Dobra, myślę, że powiem coś więcej. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Zgodnie z licznikiem procentowym mamy już 68% ukończenia gry. Czyli... Gdzie mnie prowadzisz? Czyli, jeśli każda misja będzie dawała 6% główna, no to zostało nam jeszcze... 32... Około 5 misji, tak bym powiedział. Okej, o, notka i zasoby. To poproszę. Mój wierny psiak Rigby zaczął warczeć, jakby mnie przed czymś ostrzegał. Chwilę później usłyszałem dzwoneczki i cichy dziecięcy śmiech. Obawiając się, że to sprawka maga, przeczesałem okolice, ale znalazłem tylko dziwne spirale wyryte w drzewach i starannie ułożone stos kamieni. Kątem oka dostrzegłem ruch, gdy się odwróciłem, za mną rozległ się śmiech. Odwracając się z powrotem, stanąłem twarzą w twarz z małym futrzastym stworem. Siedział po turecku na stosie kamieni, wcinając chleb i ser, dałbym głowę, że wcześniej go tam nie było. Słysząc kroki innych zwiadowców, odwróciłem na chwilę wzrok. Gdy znów spojrzałem przed siebie, po stworze nie było śladu. Dopiero później odkryłem, że moje racje żywnościowe zniknęły, a w ich miejscu pojawiła się karteczka z nagryzmoloną notatką. Notatka była krótka. Dzięki za jedzenie, Kwiecimak. Strażnik Dalin. Okej. Czekaj, bo szczerze to brzmi jak bożątko. Ale to nie wiadomo, to nie jest ten. Ej, czekaj, nie wrogowie, to no... Nie podpowiedzi, tutaj. Kurde, dawaj, chcę tytuł tej notatki zobaczyć. Pokaż mi to. Ostatnia, jedna z ostatnich to pewnie będzie. To jest to? Nie. Też nie. Nie. Kurde, no gdzie to będzie? No nie gadaj, że tego tu teraz nie znajdę. Dobra, no bo im wyżej będę leciał, no tym bardziej będę szedł do tego. Do początków. Nie irytuje w tych notkach, nie? Pył i mrok. Czy cóż za spuścizna? Jeśli ja dziś zginę, to co po sobie zostawię? Dobre pytanie, Sylas. Ale lepsze chyba jest, co chcesz po sobie zostawić. Lepszym jest, to chciałem powiedzieć. Kolejna notka. Baczcie panowie, drzwi zaryglujcie, albowiem gdy mrok zapada, sowa odlatuje, a wiatr zastyga. Czarny ogar pod blaskiem księżyca poluje. Baczcie panowie, kryjówkę znajdźcie, o ucieczce zapomnijcie, śladów zatrzeć nie próbujcie. Każdą drżącą ofiarę czarny ogar dopadnie. Baczcie panowie, czarny ogar czyha za drzwiami wielkimi łyskakłami. Ostatni kielich wypijcie i o rychłą śmierć się módlcie, wnet wasza krew posadzkę splami. Okej, nie wiem czemu, ale mam taki vibe nocturna trochę. O, mamy tego! Co to daje? O kurde! Niewitka! Skubaniutki! Niewitkę sobie włączam. Okej, widzę cię.
Okej, okay, no czy nie Witkę mi się jakoś mega przyda? No niespecjalnie, ale... Chociaż w sumie kto wie, może w trakcie jakiegoś pojedynku byłoby to nawet niezłe. To pytanie już, czy ja tego jakoś mega potrzebuję. No jak na złość normalnie! Ale wiecie, jaki jest problem drobny? Ja tutaj nie mam dostępu do w ogóle tych ziomeczków moich. Ja tutaj mam tylko te podstawowe kombinacje, nic więcej. Okej, tam mam iść, a co się znajduje z tej strony? Kolejna notka. No, kolejny potwor, taki potworek. Okej. Nawet nieźle. Ale kurde, trochę jak z Kha'Zixem, nie? No z tą różnicą, że gdyby Syras faktycznie walczył z Kha'Zixem takim near life, no to raczej nie przetrwałby chyba 5 sekund. Bo Kha'Zix by go załatwił, kurde. W sumie nawet wkrócej. O, teraz mogę zrobić tak. Zobaczmy. Kurde, nie... Aj, nie zmieniłem sobie spela! Żyćka proszę, troszeczkę. Kurde, jeszcze jednego uderzenia brakuje. Już. Cyk, cyk. No, chodź gościu. Kurde, nie zaliczyło mi wzięcie tego. Ajajaj. Szkoda, liczę, że się uda. Dobra, podleczymy się. Idziemy dalej. Dobra, taka w miarę liniowa ścieżka. Uuu, a to co? Dobra, tu idę dalej. Dobra, to do ciebie za chwilkę wrócę. Zobaczmy, co się kryje z tej strony. Okej, okay, tylko zasoby. Liczę, że jakaś notka się jeszcze też znajdzie, no ale niestety. Ej. Słabsi od nas potrzebują naszej pomocy. Uwalniam cię, maleńki. Wiecie, co mnie intryguje? Ten krąg pod Sylasem. Czemu on taki postegowany jest? Dobra, powiedzmy, że to jakoś zadziałało. Teraz się bardzo fajnie podleczymy. No i lecimy dalej. What? Co, co,
Co się stało? Trochę lepiej. No ale to leczenie jest zajebiste, ja kurde cały czas na full poziomie życia jestem bez tego. Bez używania potek, tylko cały czas tego spela używam. No jeszcze zaraz jest kapliczka, czyli... Jakbym się wypstrykał z potek, to bym sobie je teraz odnowił. Oczywiście. No, powiedzmy, że to jakoś poszło. Dobra, teraz tylko odnowić manę przy tych roślinkach. Cyk leczenia. Dobra, teraz mamy i tu, i tu. To co się tutaj kryje? Zasoby! Zasoby zawsze chętnie przygarnę. Okej, okay, po 160? Nie wiem, czy po 160 w każdej, czy 160 zgarnę ogólnie. Ale chyba w każdej. To niemałe zasoby, kurczę. Wszystko ginie. Czasami przedwcześnie. Dwie siostry, spadkobierczyni Wielkiej Sprawiedliwości, które broniły tej krainy przed niebezpieczeństwem, wspaniałe to były czasy, kiedy siostry walczyły razem, ucząc nas, jak być obywatelami nowego świata. Z żalem obserwujemy ich waśń i cień, który rzuca ona na życie naszych rodaków. Wiemy, że lepszy świat jest możliwy. Modlimy się, aby siostra Mrocznego Miecza i siostra Światłego Miecza zjednoczyły się i jak dawniej walczyły razem w harmonii, święcąc nam wielkim wszystkim przykładem. Okej, okay, tutaj cofka. Za kolejną iluzję idziemy. Okej, okay, to poszło szybko. No, nawet nieźle, nawet nieźle. Okej, tu idziemy ewidentnie do jakiegoś sekretu, więc poproszę najpierw tą ścieżkę i mamy kolejną skrzynkę i kolejną notatkę. 150 zasobów w tej skrzynce, bueno. Ostatecznie moje stanowisko okazało się rzecz jasna słuszne. Rozdział 17. Ostatnia prawdziwa Dzidż Valoranu. Napisano całe traktaty o słynnych petrucytowych gejach Demacji, w tym o ich znaczeniu kulturowym i możliwym pochodzeniu. Jednak to inne leśne tereny fascynują mnie i są częstym obiektem moich podróży. To cud, że tak dziwicze i magiczne miejsca mogą prosperować w królestwie skupionym na sankcjonowaniu i kontrolowaniu czarodziejstwa. Jakież tajemnice mogą one odkryć przed zapalonym uczonym? Badałem wiele plemion Wastajów, ich pochodzenie, historię, tradycje itd. I zadziwiają mnie podobieństwa między plemionami zamieszkującymi demacjańskie lasy, a tymi z dzikich lasów Jonii. Czyżby w minionej epoce takie miejsca istniały w całym znanym świecie? Tak. Istniały, a z tego co wiem, Zaya i Rakan walczą o to, aby dalej takie były. No, głównie Zaya. Rakan po prostu jej pomaga.
tutaj. O, już chyba prosto do Morgana idziemy, tak mi się wydaje. Tylko proszę, nie każ mi ze sobą znowu walczyć. Leilani, wszyscy cię zawiedliśmy. Ja cię zawiodłem. Powiedziałem, że poświęcę wszystko do naszej wolności. Ale nie sądziłem, że tym wszystkim będziesz ty. Miałaś rację. Byłem ślepy. Okej, czy tutaj to było odbicie, które Sylas sobie wyobraził, czy to faktycznie się tu pojawiło? Tutaj kolejne srebrne skrzydły. Cyk do obozu. Kolejne zasoby. 80 w tej jednej skrzynce tylko. Okej, kiedy Jobs się pojawi? Takie moje pytanie. Bo widać było, że za nami poszła. Tylko do tej pory jej nie widać. Nie no, jak na złość normalnie. Leczenia proszę. Okej, teraz się czuję opluty. No proszę, czyżby Morgana sama mi teraz ustawiła przejście? To wygląda. Kolejna notka. Składniki: pół filiżanki niesolonego masła, filiżanka cukru brązowego, pół filiżanki cukru białego, duże kurze jajo, łyżeczka miodu, filiżanka mąki, szczypta solu z proszku do pieczenia, szczypta soli, garść posiekanej czekolady, sól w płatkach z morza zdobywcy. Instrukcje. W dużej misce utrzeć cukier biały i brązowy oraz niesolone masło, mieszać jajko i miód, następnie mieszać mąkę, sól i proszek do pieczenia, dać posiekaną czekoladę, uwarować ciastka kulki, mieścić je na blaszce do pieczenia, stawić w piwnicy na przynajmniej godzinę, a najlepiej na całą noc. Gdy ciasto będzie zimne, wyjąć z piwnicy, upewnić się, że piec jest wystarczająco gorący. Zgodnie z instrukcjami w rozdziale pierwszym rozgrzej mnie i usunąć wszystkie węgielki. Umieścić ciasteczka w piecu i piec przez co najmniej 10 minut, gdy będą gotowe, wyjąć z pieca i posypać solą w płatkach. Smacznego. Okej, brzmi jak ciekawa opcja. Że nie powiem, no... Kusi. Okej, dobra, na szczęście widzę, nie będziemy musieli walczyć ponownie z Morganą. To mi się akurat bardzo podoba. No to pogadajmy. I znowu ta lustrzana sadzawka, jak w Darksidersach. Odpowiedziałeś na moje wezwanie. Nie wiem, czego ode mnie chcesz. Nie przeszedłem twojej próby. Zaślepiła mnie żądza krwi. Przeze mnie misja zakończyła się porażką. Zemsta była twoją zgubą. Nasza przywódczyni, Leilani, dostrzegła prawdę w twoich słowach. Zrozumiała, że samą siłą nie wygramy. Teraz też to rozumiem. Ale jest już za późno. Leilani zginęła przez moje decyzje. Rzeczywiście, zmieniasz się, Sylasie. Buntownicy potrzebują przywódcy. Ale przywódcy powinni przekładać interesy swoich ludzi nad swoje własne. A ja ich zawiodłem, gdy najbardziej mnie potrzebowali. Twoja pokora otwiera ci drogę. Widzę w tobie zalążek innej przyszłości dla magów Demacji. Może czas, abym cię pobłogosławiła, Sylasie. Podejdź bliżej. Ej, jak na początku gry? Long ago,
Magical forces of destruction rained chaos upon the land. Some survivors found a safe haven, a secret place where magic was dampened. A forest of stone trees that seems to repel the worst evils of the Rune Wars. Safe at last, it was here that these refugees founded Demacia. They harvested petricite and built cities that would keep everyone safe from the magical horrors outside their walls. Here, magic was harnessed for good. Mages used their powers to make the city stronger. The Winged Protectors were venerated for using magic to shield the city. Their wings still decorate Demacia's walls. But over time, history was rewritten. Those in power harnessed fear, blaming the Rune Wars on magic itself. Thus, the Mage Seekers were formed. Zealous in their hatred, they banned all magic and brought terror to the mages. Within its own walls, Demacia was under siege. Mages hid to avoid persecution. Soon, Demacians believed that their nation was founded not as a safe haven from evil, but as a safe haven from magic. But magic cannot be hidden for long. It persevered in shadow and secret. Się uśmiechają, z cholery jebane. And people need magic, whether they admit it or not. I would know. I hear their prayers every night. Byłaś obecna, gdy założono Demację. Jesteś skrzydlatą obrończynią. Byłam nią wraz z siostrą. Wspólnie broniłyśmy Demacji z pomocą magii. Jesteś żywym dowodem na to, że władcy Demacji kłamią. Dlaczego się nie ujawnisz? Gdybym wyszła z mroku, moja siostra podążyłaby za mną. A Demacja nie jest gotowa na jej osąd. Ale teraz, gdy znasz tę tajemnicę, ty możesz rozniecić iskrę. I mamy piórko! Jak ty to wytrzymujesz? Z czasem do tego przywykniesz. Jak przywyka się do każdego daru. Mając to błogosławieństwo, możesz podzielić się tą wizją ze światem. Ukaż zwykłym ludziom prawdę. Uwierzą mi? Uwierzą. Zobaczysz. Ten maluch w ciebie wierzy, prawda? Jops. O kurde, jak długo tu stała? Albo inaczej, kiedy tu przyszła? Udało ci się, Sylas! Teraz moje błogosławieństwo zamaskowanej pani! Jesteśmy niepowstrzymani! Jops! Wydawało mi się, że słyszałem, jak coś szeleści w cieniu. Chcesz znów do nas dołączyć? Brakuje nam twojej pomocy. Możesz na mnie liczyć, Sylas! I bueno! Boski osąd! Proszę bardzo, czyli ereczka Kale też jest dostępna. No, ale raczej nie będzie użyteczna, coś mi się wydaje. Posłuchajcie mnie. Poszedłem do lasu uszukać ukojenia, ale Morgana wezwała mnie do swojej kryjówki. Zamaskowana pani?
Rozmawiała z tobą? Do tego pokazała mi, że łowcy magów od dawna okłamują całą Demację. Przekonajcie się sami. Taka była wizja Morgany. Powiedziała, że musimy ją przekazać ludowi. Magowie byli kiedyś w Demacji wolnymi ludźmi? Niemożliwe, ale to wydawało się tak rzeczywiste. Ta wizja przeszłości pomoże ludowi Demacji wyobrazić sobie nową przyszłość. Tak przejdą na naszą stronę. Jestem gotów spróbować. Wybacz mi to, co mówiłem wcześniej, Gideonie. Zabrakło mi nadziei. O to właśnie chodzi. O nadzieję. To dała nam Leilani. Każda rewolucja potrzebuje nadziei. I musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli się nią dzielić. Wciąż mam przed oczami wizję Morgany. Gideon ma rację. Muszę z nim pomówić o tym, gdzie moglibyśmy rozpowszechniać te informacje. Okej, 32 minuty. Dobra, mamy też do pogadania. Dobra, to gadka, same gadane, bo... Dobra, zakładam, że sama gadka z Gideonem jest Tyligurię od razu kolejnej misji. Będę musiał podać do stołu właśnie. Ale wolę jednak dla bezpieczeństwa uważać. Więc dobra, najpierw tryb nieskrępowany i ostatnie ulti w grze. Nazwij to redystrybucją magii. To jest kolejny tekst z Sylasa z gry. Z Lola w sensie. Niewrażliwość na obrażenia. Aha, i to tyle? Serio? Okej, to teraz naprawdę jestem zawiedziony. Myślałem, że będzie tak jak w LoLu, że takie jeszcze mieczyki spadną na glebę, no ale... No niestety nie. No to trudno, stajemy przy demacjańskiej sprawiedliwości w takim razie. Wydajesz się jakaś cicha, Karo. Nawet jak na ciebie. Wciąż rozmyślam o wizji, jaką ukazała ci zamaskowana pani. Była fascynująca, prawda? Pomyśleć, że wolność jest nie tylko możliwa, ale że już kiedyś się nią cieszyliśmy. To potężne przesłanie może wywrócić całą Demację do góry nogami. To jasne, dlaczego łowcy magów chcą, by ta wiedza pozostała ukryta. Mam nadzieję, że to wkrótce się odmieni. Wiem, że takie oświecenie przydałoby się członkom mojej rodziny. Można by pomyśleć, że potomkowie Duranda będą bardziej wspierać naszą sprawę. Różnimy się między sobą. Także w kwestii opinii, jak należy traktować magię w tej krainie. Biorąc pod uwagę, ile Durant uczynił dla Demacji, to trochę ironia losu. Już dawno temu zrezygnowałam z prób zmieniania tych poglądów. Być może dzięki tej wizji już nigdy nie będę musiała tego robić. Okej. Okay. Dobra, ile mam zasobów? 3000, pięknie, no to wykupimy sobie drugą szansę u Aidana. Dobra, widzę, wróciły też te stare tematy, ale wiadomo, nie będę ich poruszał. Pewnie jesteś przeszczęśliwy, że wkrótce znów spotkasz się z bratem, Ruko. O tak, nie mogę się doczekać jego miny, gdy wpadniemy, by go uratować. Ja... Przepraszam, że tak długo byliście przeze mnie rozłączeni. O! Co? To już drugi raz powiedział, kiedy mówisz przepraszam. Nie wiedziałem, że przywódcom się to zdarza. Ja... No cóż, każdy może powiedzieć przepraszam, jeśli popełnił błąd. Choć nie ma gwarancji, że druga strona przyjmie twoje przeprosiny. W porządku, Sylas, naprawdę. Robiłeś to, co uważałeś za słuszne. Ja się cieszę, że choć raz będę robił za starszego brata. Ciekawe, czy jestem teraz wyższy niż Kino. Ależ będzie wkurzony. Okej. Okay. Czyli tak, Gideon jest fabularnie, ale... Ale dobra, tak, jest. Mamy tutaj normalnie w stole fabułę do popchnięcia. Więc jeszcze mamy to.
Chociaż nie, wait, zaraz! Właśnie, mnie tu nie było jakiś czas, więc te 32 minuty to może być trochę overkill teraz. 35 minut w sumie w tym momencie. Nie pamiętam, nie wiem ile mnie to kurczę nie było, a nie jestem w stanie tego sprawdzić w jakiś dobry sposób. Dobra. Kryjówka w takim... Nie kryjówka, tylko gadu-gadu. Kryjówka Morgany. Kryjówka Morgany była super! Ciągle o niej myślę! Ja tu się włóczę po całej demacji przez 300 lat, ona dla mnie... Ona ma dla siebie całą grotę! Imponująca, bez wątpienia. Schronienie dla magii w samym sercu demacji. Potrzebuję jaskini, Selasie. Też jestem nieśmiertelną istotą magiczną. Nie mogę uwierzyć, że jeszcze nie mam jaskini. No... W sumie... Kurde, to jest dobre pytanie. Czy Jordle są nieśmiertelne? Na pewno są długowieczne. Ale czy nieśmiertelne? No to nie wiem. Czego jestem pewny, to na bank, że ciężko je zabić i że są długowieczne. Ale nie wiem, czy są nieśmiertelne. Cóż, ty masz przyjaciół, a ona nie. Racja! Może dla przyjaciół zrezygnowałam z jaskini? Ale myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przenieśli naszą bazę do jaskini. Mielibyśmy stalaktyty. I ryzyko, że nam to spadnie na głowy. Nawet nie wiem, co to jest. To kamienne ostrza zwisające z sufitu. Cóż, jeśli wymyślisz, w jaki sposób kamienne ostrza wystające z sufitu pomogą w powstaniu, to się nad tym zastanowię. Dam ci znać, tylko coś wymyślę. Dobra. Ciekawe. Tutaj kolejne zasoby. O, 40 sztuk tym razem. Ciekawe. Na jednej misji tylko byliśmy, więc to mnie akurat intryguje. Gdzieś kurde, to jest to. Druga szansa czy obrona? Nie, druga szansa. Ten anioł stróż może być bardziej przydatny niż ta obrona. O, to masz dwa tematy. Jako wyznawca zamaskowanej pani, pewnie czujesz, że przyłączenie się do powstania było właściwym wyborem. To już wiedziałem, ale uzyskanie jej błogosławieństwa na pewno nie zaszkodziło. Powiedz mi, Sylasie, czy zauważyłeś w jej ostoi coś wskazującego, że uprawia jakieś... magiczne rzemiosło? Wytwarza uzbrojenie? A może też mikstury? Niestety nie rozmawialiśmy o takich rzeczach. Szkoda, że nie dała ci też wizji jakiejś magicznej zbroi. Czegoś, co mogłoby się przydać w walce. Jestem pewny, że dawni demacjańscy magowie znali wiele tajemnic, które zostały zapomniane. Być może już tylko Morgana o nich pamięta. Gdy wywalczymy sobie wolność, będziesz mieć mnóstwo czasu na ich odszukanie. Tak, a gdy zwyciężymy, może zamaskowana pani przyjmie mnie na ucznia. Może by przyjęła, ale w sumie w jakim kontekście, nie? Morgana to po prostu sobie żyje w tej jaskini, ale ona tam właśnie nie tworzy innego uzbrojenia. Co innego Orn. Orn dosłownie żyje w wulkanie, w którym ma kuźnię i tkuje najróżniejsze rzeczy. Od mieczy, po tarcze, przez tarcze, po różdżki. Kto grał ostatnio w Ducha Paleniska, ten wie, o co chodzi. Sylasie, dziękuję, że mnie odwiedzasz. Potrzebuję twojej rady. W czym kłopot? Na pewno zdołamy temu zaradzić. Ciągle wracam w myślach to, co powinienem powiedzieć mojej przyjaciółce Kaliope. Powiedziałeś, że ma być szczery, prawda? Ale jak bardzo szczery? Prawda jest taka, że myślę o niej w każdej sekundzie. Nie mogę się doczekać, by opowiedzieć jej absolutnie wszystko, co wydarzyło się danego dnia. Myślę, że życie bez niej byłoby całkowicie bez sensu. Mógłbym pisać poematy o tym, jak dzięki niej widzę świat. Rozumiem. Twoje uczucie do Kaliope jest zdecydowanie bardzo silne. Może jednak zachowaj powściągliwość. Odrobinę powściągliwości. Nie chcesz jej wystraszyć. To, co mówię, brzmi strasznie? Nie, to znaczy, może powiedz, tęskniłem za tobą, przepraszam, że wcześniej nie powiedziałem tego, co chciałem. Nie zrobiłem tego, bo nauczyłem się kryć uczucia za fasadą szorstkości, no ale zależy mi na tobie. No, coś w tym stylu. Czy Sylas właśnie chciał walnął mu formułkę a propos tego, jak sam chciałbym przeprosić Lux?
Bo tak to trochę brzmi. O, to było całkiem konkretne. A potem zobacz, jak ona zareaguje. Daj jej przejąć stery. Dobrze, mogę spróbować. Czyli mówienie prawdy nie oznacza relacjonowania jej wszystkich moich myśli. Właśnie. Dobrze zrozumiałeś, Aidanie. Znasz się na kobietach, Sylasie. To wspaniała rada. Zna się na kobietach, a de facto rozmawia... Znaczy, dobra. Rozmawiał z wieloma, ale w takie bliższe relacje wszedł tylko z Wisterią, ale to tylko taka przyjacielska relacja była, jeśli chodzi o ich właśnie dzieciństwo. I to de facto tyle. A jeśli chodzi o... A jeśli chodzi o Lux... No to... Kurde... No nie wiem, no... Raczej nie chciał rozkochać sobie Lux, no ale... Jakoś tak to mogło pójść, nie? W tym kierunku. Znaczy, bynajmniej ludzie tak myśleli, że Sylas czuje do Lux mięta, ale finalnie tak jednak się okazało, że nie jest. Chciałem powiedzieć Sylasie, że jestem wdzięczny za to, że uznałeś ratowanie naszych bliskich za najważniejsze. Nie ma o czym mówić. Już dawno należało to zrobić. Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie? Leilani powiedziała mi kiedyś, że przyszłość, którą budujemy, będzie na nic bez naszych bliskich. Miała rację w tylu sprawach. Nie zawsze to wtedy rozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest to, że możesz szukać Benjira. Sylasie, on jest moim mężem. Nawet na chwilę nie przestałem go szukać. Jestem wierny naszej sprawie. Chcę zniszczyć organizację, która zrujnowała moje życie. Ale gdybym się dowiedział, gdzie jest Benjiro... Cóż, nie jestem pewny, czy mógłbym to zostać z czystym sumieniem. Zapamiętaj, co teraz powiem, Gideonie. Od tej pory zadbam o to, abyś nigdy nie musiał wybierać. Okej, okay. No i pogadane, bo tam dalej już nie ma nikogo, z kim możemy porozmawiać. Też widzę, że się nic nowego nie odblokowało. Okej, okay. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten stół. Nasi wrogowie nie próżnowali, gdy spaliśmy, Sylasie. Wisteria planuje egzekucję magów. Pierwsza będzie w Roztopni. W Roztopni? Tam właśnie zabrali mojego brata! Proszę, proszę! Wisteria zdecydowanie próbuje nas wywabić. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie. Nie. Uratujemy brata Rukko i każdego maga, jakiego znajdziemy w Roztopni. Od tej pory naszym priorytetem jest ponowne łączenie rodzin magów. Kim jesteś i co zrobiłeś z Sylasem? No właśnie, kurde, dosłownie odcinek temu, a dla nich dzień temu, kurde, Sylas totalnie inaczej gadał. Jedna akcja z Leilani, jedna wizyta u Morgany po tej akcji i pyk! Kogo my tu mamy? Czy to ciągle Sylas? Więc jaki jest plan? Wpadamy na rympał. Zajebiste słowo. Wpadamy na rympał i rozwalamy czachy, mając nadzieję, że to nie pławka? Nie. Mam lepszy pomysł. Okej, przygotowanie do misji. Czy są jakieś poboczne? Jest coś pobocznego. Okej, Dukart chce iść. Po co? Z jednym stanem pojawia się potwora uważnego, z jednym stanem jest pojawia się zbawa. Twój najlepszy mag burzy. Chcę upolować bestię. Okej, okay, idź. Rekrutacja, dwie osoby i zasadzka. Dobra, do zasadzki wypadałoby dać kogoś, kto ma dużo rekrutów, czyli na przykład Oberon. Na rekrutację wyślemy Lorna. No i przejdziemy się jeszcze tutaj. Szepty w lesie 4. Zephyra. Okej, okay, wydaje mi się, że to może być ostatnia tego typu misja z tymi falami wrogów. I wiecie co? YOLO. Wykonamy ją w tym odcinku. Czyli zobaczmy, mistycyzm. No niestety, nie będę miał kontry z kombinacji. Ale mamy wiatr i mamy to. Okej, okay, wiatr i natura, mistycyzm. No trochę źle dobrałem sobie ludzi. No ale dobra. Weźmy sobie
Weźmy sobie Nie i może weźmy sobie też tutaj ją. Przecież kurde, nie wiem, jakoś dupy nie urywa ten atak. Walimy dookoła po prostu naturą i mamy dwa takie... te. No dobra, no chociaż raz muszę to wypróbować, więc zobaczmy. Zobaczmy, co z tego będzie. Jops, wyglądasz na niewyspaną. Jakbyś w ogóle nie spała. Hej, Sylas! Okazuje się, że herbatka jest super. Pomogła mi coś dostrzec. Musimy za wszelką cenę powstrzymać to, co kryje się w tych lasach. Nawet jeśli to coś nie jest człowiekiem. Z łowcami magów sobie poradzę. Dzikie zwierzęta to bułka z masłem. Ale duchy i demony? To już nie całkiem moja para kaloszy. A jeśli to przylezie do obozu? I przywalczy ze sobą statkę szczurów? Coś w tym jest. No to ruszajmy. Dobra, czyli idziemy. Stwór znaleziony ostatnim razem w lesie zdecydowanie nie był magiem. Raczej zjada magów na śniadanie. A Jordlów może spróbować na przekąskę. Znajdź go zanim skrzywdzi kogoś w Zefirze. Okej. Jak dla mnie, jest to jakiś demon. I jest to albo Fiddlestix, albo Nocturne. Czujesz to? Pachnie dymem. Może ktoś rozniecił ognisko? W tych warunkach każda oznaka życia jest cenna. Ciekawe, czy mają zupę. Robię się głodna. Nie liczyłbym na to. Dobra, ale teraz muszę całkowicie zmienić tutaj spele. Czyli tak, tutaj wrócimy do krótkiego lądu. Grzmot zostaje, leczenie też chcę. Czy zamiast tego chcę wziąć coś innego? No, niekoniecznie. Dobra, czyli w sumie jedno zaklęcie tylko zmieniam. Okej, czyli zaczynamy normalnie od tej fazy. Spoko. Cyk, 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 zgarnięty. Okej, pyk, 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 pyk. Kolanko. Dobra. O nie, o nie, o nie! Szybko padł, ma szczęście. Dobra, łyknę sobie magii. No bo właśnie, my tutaj właściwie kolejne tylko areny sobie odkrywaliśmy. Tak naprawdę, bo to jest, wiadomo, to jest czwarta... To jest czwarta część misji, ale... De facto to jest po prostu kolejne przechodzenie do tej haren. Dobra, i z tego co widzę, to jest też taki jednorazowy strzał. Close. Cóż, o Jezu, ale to zjebałem. Mogłem sobie wziąć tego. Zamiast ognia mogłem sobie wziąć tę drugą magię. Też związaną z ogniem, ale wiecie, tą specjalną za 3 punkty. Czego on bije wielce? No i kurde, i zabiłem tego zanim zdążyłem coś tutaj zrobić.
sobie leczenie. Dobra, teraz trzecia arena. Mamy checkpoint. Weźmy sobie. Czemu by nie? Ładnie. Szczury. Cyk tarcza, cyk leczenie. No nie. Tylko odświeżył tarczę. Ok, dobra, 30 punktów, to miałem akurat maksymalną, czyli trochę bez sensu zużyłem, no ale trudno. I ok, jesteśmy w miejscu, gdzie już byliśmy. Nie. O rany, skąd co się wzięło? To niemożliwe. To było 15 lat temu. A, to jest ta miejscówka, gdzie Sylas tą dziewczynkę chciał uratować, ale zabił przypadkowo kilku łowców. Ale nie ma bata, że to tu jest. Sylas, dlaczego ten gość wygląda prawie jak ty? Bo to jestem ja. A przynajmniej ten ja, którym bardzo nie chciałem się stać. Teraz wiem, że to musi być jakaś sztuczka. No i tak sobie zniknęło, okej. Pięknie. Padł? Jakiś ogień może? Nie? Teraz same te. No to cyk! Cyk, cyk, cyk. Jak dla mnie ogień też miał być kontrą na naturę, a nie tylko powietrze. Kurde, no walę ogniem w liście, no to jak to może nie ginąć od tego? Thank you.
idzie, naprawdę nieźle. Ej, nie za dużo was? Czemu to liczyło jeszcze, kurde, użycie tego? Dobra, mamy to. Dobrze się czujesz, Sylas? Przywykłem do tego, że magowie grają z moim umysłem. Ale to... to było coś innego. Czułem jakby... na całym świecie pozostał już tylko strach. Więc to chyba wystarczy. Ty i ja już nigdy, przenigdy nie wrócimy do tych lasów. Nie. Teraz odpoczniemy i wrócimy, gdy będziemy gotowi. Cokolwiek to jest, trzeba to zatrzymać. Okej, czyli jednak będzie jeszcze jedna taka misja. Dobra. Ale okej, teraz mam pewność, na pewność, na bank zawalczymy z Nocturnem. Bo to był jeden konkretny strach Sylasa. Ale to nie był jego strach największy. To był jego koszmar, który Sylas nie chciał, aby kiedykolwiek się wydarzył. To jest jedna wielka pewność, że to jest, że przyjdzie nam walczyć właśnie z Nocturnem. Okej, okay. Kombinacja ulepszona. Oberon, ile łupów? 200, okej. Okay. Nie wiem, czy to było więcej, czy nie. W sensie nie wiem, czy to jest maksimum, ale chyba nie. Czas świętować, dwóch kolejnych rekrutów dla niego, pięknie. No, jeszcze jedna i będziemy maksymalne obrażenia od błyskawic. Jak to wygląda tutaj? Mamy tylko i wyłącznie misję fabularną. Dobra, no to ode mnie w takim razie w tym odcinku to będzie tyle. Jeszcze w sumie zanim się z nami pożegnam, to możemy iść do Aidana i maksymalnie ulepszyć obronę Sylasa, bo mamy aż nadto zasobów. Czy za to wpadnie kolejne trofeum? No, niestety nie. Okej, okay. Czy tutaj za to? Nie, za to nie. Tylko za misje główne latują te zasoby. No ale teraz tak, mamy maksymalnie rozwiniętego Sylasa pod względem bynajmniej statystyk. Teraz czas się pobawić, jeśli chodzi o czary. Czyli kolejno pokupować właśnie te droższe czary, te najdroższe w danych drzewkach. No ale wiadomo, prędzej czy później się one przydadzą, ale akurat w Polarne Pole to jest bardzo fajny czar. Tego czemu jest tak drogi? Tutaj cyklon. No i właśnie jeszcze to mi zostało. Najbardziej mi pasuje, kurde, te... Najbardziej mi to pasuje do Wisterii. Bo tutaj widać, tu jeszcze jest taki, jakiś taki, powiedzmy, sędziwy staruszek, mag. Ktoś od łowców magów. Ale tu, tu widać, że jest ktoś, kto jest rozwścieczony w trakcie walki i przede wszystkim niekontrolujący się. Wisteria pasuje do tego opisu jak ulał. Tak więc ciekawe, czy przyjdzie nam w kolejnej misji z nią zawalczyć, czy dopiero później? No idea. Zobaczymy, co takiego zgotuje nam ta gra. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker, w którym spróbujemy zapobiec egzekucji magów. Cześć!